No, jest to wątpliwe. Dlatego, bo jedna osoba może wziąć 10 wejściówek i potem może być taka sytuacja, że ktoś sobie zakupi 10 i potem będzie sprzedawać za 20. To jest za dużo. Jeżeli ktoś chce wejść na Dni Opola, to powinien sam tutaj stać. Jeżeli to albo jest chociaż wszystkich Opolan, którzy no. właśnie chcą sobie, jest takie wydarzenie kulturalne i chcą sobie przyjść, to jest zdecydowanie za dużo. 3,5 tysiąca biletów dzisiaj trafia do kasy, do sprzedaży na sobotni koncert w ramach Dni Opola. My konkursów bezpośrednio jako Narodowe Centrum nie prowadzimy, natomiast niewielka pula biletów trafiła do Urzędu Miasta na potrzeby realizacji właśnie konkursów, które prowadzi urząd. Bilet zobowiązuje do tego, że do jednorazowego wejścia na teren imprezy. Także jeżeli ktoś z biletem wyjdzie, na pewno już nie wróci. Natomiast trudno dokładnie prowadzić taką rejestrację podczas imprezy, ile osób wyszło i w ten sposób napełniać cały czas amfiteatr. Nie, takie rzeczy nie będą miały miejsca, bo to jest organizacyjnie nie do wykonania.